Dobra. No to dobra, no to czas na entry, czas na ósmy bodajże, weekend, czy jakoś tak, bo już połowa sezonu druga rozpoczęta, no i jedziemy z MPD. Dzień dobry, tutaj breaking news, Antonio Giovinazzi wypada z Alfy na rzecz tego Chińczyka, Guangzhou, czy jakoś tak, Joe. Nie wiem. No jak to mówię, podobno Guangzhou, jakoś tak, no, ale to już kwestia wymowy, to już kwestia indywidualna. No właśnie, na Kubica też mówili Kubika, a teraz po prostu gadają słaby. Jo, nie wiem, znaczy za granicą to pewnie innych używają, no ale wiadomo o co chodzi. Dobra, to startujemy. Jo, a i zaspałem start straszliwie. Dobrze, no mi start w miarę wyszedł chyba. Znaczy nie, bo za ten, tutaj Charlie Whiting za krótko ze światłami trzymał. Jo. Rekordowo wczesna pora startowa, 3:30 rano. O cholera. Jo, to już jest takie... środek lata, albo nawet nie, bo to najwcześniejsza to jest początek lata. To są najkrótsze dni właśnie, nie w środku, to na początku lata. To... Na początku, dzień gorącego lata. No. O! Jakby ten, jakby mi mignęło, jakby się światło miało pojawić, słoneczne. A to u ciebie też tak było. No. Dobra. Ponieważ jest duże spektrum czasu, w którym można jechać bez świateł, to jest przyspieszenie czasu zwiększone do razy 20. Zazwyczaj idziemy albo na razy 10, albo razy 15, bo tutaj z moich testów na tym torze wynikało, że dopiero jest tej pierwszej włączane będą światła, także tutaj noc jest krótka. Najkrótsza chyba w kalendarzu jest na razie. No, o mi przycisk przestał działać od świateł. O cholera, no to może i dobrze, że się tak trafiło. Tymczasem tutaj błądnik Hulkenberga, szansa na atak, na pozycję numer 8. A niestety zaspinowali mnie tutaj towarzysze. Dobra. O, tam w trzech jadą koło siebie, Schneider, Hulkenberg i Dennis, tam też Perez jest w tunelu. A na razie tutaj Kwiat prowadzi, ale tam walczy, tego co widzę. No nie, a przed chwilą dziwne, bo przed chwilą jeszcze działały te światła. Ale problemy z guzikiem. Problemy batona. Kłopoty guzikowe. No. Dobra, pierwsze kółko za nami. Żyjemy cały czas. Jo. O, tutaj mamy próbę ataku, ale na sensie dla mnie to chyba nieudanie dla Timo Schneidera. Też jedziemy całkiem wcześnie, bo jeszcze przed godziną 12 naszego czasu, także taka jazda z rana. No, mieliśmy szybciej zacząć, ale obydwaj doszliśmy do wniosku, że to nie jest taki dzień. To nie także, jest weekend, no cóż. Tylko środek, początek tygodnia, no to no, nie ma tak łatwo. No właśnie. A jeszcze rozgrywki ligowe nas czekają. Jo, dziś wieczorem. Tak. Transmisje z tych wyścigów już w momencie, gdy będziecie to oglądać, już są oczywiście dostępne, bo to materiał będzie troszkę później, karmowe. Transmisje dostępne na Viaplay, nie no, na YouTube tak naprawdę. No to nie, ja no, to by musiało być, żebym miał kanał na Viaplayu, ani to by była za historia. Piękna historia by była. Jakby transmitowali jakieś wyścigi sportowe i by wzięli na komentatora, to wtedy by było. Wtedy jo. Na razie pozycja szósta, niestety na razie zawodnicy z przodu trochę mi odskoczyli, więc będę musiał się bronić na razie. Na razie tak, ale najlepszą obroną jest atak, jak dobrze wiemy. Doskonale. No tutaj agresywnie Lewnik atakował, ale nie udało mu się ostatecznie. Nie wiem, ja tam powoli odrabiam, ale to tak bardzo powoli. Jo. O, tam Andretti jakiś błąd popełnił i co do niego niecałe 3 sekundy. No ale to pewnie do tego ogonu tutaj szybko ten powrócimy.
Oj, atak, ależ tutaj atak leba, zakończony powodzeniem. Pięk fantastycznie wjazd od wewnętrznej. Jeszcze tutaj Zimo Schneider chyba też będzie próbował wykorzystać swoją szansę. No tutaj chyba te boty to za duże, bo jak widzę 1,55 kwiata. Jo. To... Znaczy wiadomo, że ich tempo jest bardziej chwiejne, no to nie będą tak cały czas jechali, no ale wiadomo, że faktycznie jest troszeczkę za dużo. No to trochę to tak czy siak, nie? Jo. Będziemy mieli utrudnione zadanie. Tak. Będziemy musieli się skupić na drugim wysiłku, jeżeli chodzi o dobre punkty. Oj, tutaj turbo agresywny atak na lewa. Gdyby to był wyścig ligowy, to by musiał pozycję oddać. Ale na szczęście są to reguły, które można trochę tutaj podłamać. Jo. Poza tym nie wiem, czy nie wyprzedzi predycję później. I wróci to do statusu quo. Dobrze, że nie jest status quo, bo to wtedy kaczka jest. Nie. Musiałbym zrobić. Na szczęście nie. Musiałbym do jakiejś wody wpaść, ale to nie, tutaj nie bardzo jest gdzie. Czyli sugerujesz, że musiałbyś być na basenie wodnym. No, chociażby. To może potem, jak to się mówi. Może. A tymczasem tam atak na lewa przypuścił Felipe Nasr. Jadą bok, chyba nas tak, Nasrowi się udało wyprzedzić. Powoli się tor nagrzewa i robi się coraz jaśniej. Potwierdzam. A, Andretti już 23. Jo, to mocno spadł. A nie byłoby nam łatwiej odrobić, gdyby są walczyli, ale to niby tam... Kwiat i Bowman walczą, a tam drużynie jest daleko, ale Herta i Kuz z kolei troszkę tam odstają. No trochę tak. No ale trochę mi chyba... Wydaje mi się, że trochę mi pomagasz, bo jednak tam ścieśniasz tą stawkę. Jo, no niestety teraz błąd i teraz dwóch zawodników mnie wyprzedziło, Lew i Denis. Tu mi się jeszcze udało oprzeć atak. Teraz ten sam atak na Denisa, co wcześniej na Lewa. No niestety Lew zaczyna uciekać, a więc skończyło się walczenie z nim, przynajmniej na razie. Może jakoś pod koniec wyścigu się spotkacie jeszcze, w rywalizacji. Przekonamy się. No nie no, chłopaki to mi teraz odskakują, to... No oni tam się tunelują, no to mają tą przewagę na prostej. No też racja. Tunelu wręcz. Takim wielkim tunelu. No nic, no postaram się ostatni nie dojechać. Jo. Teraz udało mi się tą ostatnią partię pokonać bez tutaj naginania zasad toru. Dobrze. Czyli na plus. O, atak, ale tym razem odparłem, choć musiałem się troszkę posłuchać. Więc ramię w ramię. Pojedynki tutaj. O. Problemy. O nie, tutaj... Tą bandę tutaj przywali, znaczy bandę, tą ściankę taką. Jo. Kamienną. I murek. No właśnie, murek. Lewin już odskoczył na ponad 4 sekundy, więc widać jak dobre jest tempo tego kierowcy. No tam goni, będzie gonił czołową piątkę. No widzę, że tam zmniejsza stratę do... No teraz to już Zaglas spadł, bo tam wcześniej był przewinny na 5. miejscu. Muszę liczyć na to, że pojadę na pozycji podobnej do tej z Kasur kompletniejszego wyścigu, gdzie byłem siódmy. Więc
Mityczna pozycja 7. Tak. Bo wtedy to wynikało z błędu moich. Teraz trzeba po prostu wstrzymywać stawkę na ile, to, na ile się da. O, tutaj Spinoza w wykonaniu Thiago Monteiro, ale jednak się wy... Nie, Lotterella. Ale się wybronił, ale tak jest ten 24. Dobra, a więc jest, jest pierwszy awans. Jest sukces, tak. Czy będzie atak od zewnętrznej? Nie, odpuszcza. O, żółta flaga. Oj, oj, oj! Muszę tutaj poza torem wyprzedzić niestety. O, dobra, stop and go penalty. Nie no, ale nie miałem co zrobić, nie? Jo. Ale dojechać musisz, żeby punkta mi trochę. No jo. Bo jak nie dojedziesz, to punkta nie będzie. No ja się domyślam się. Jo. Nie no, to tyle, to już tam mogę dojechać. Jo. No i już tylko 4 chyba sekundy, już nawet niecałe, chyba 3,6 już tylko Lew traci do Q, więc Lew naprawdę fenomenalnie jedzie. No czuję się tutaj jak ryba w wodzie. Prawda? A teraz Perez atakuje tam, nie to Mazepin z Perezem tam w ogóle walczą, także tasują się tam kierowcy za mną. To jest utrawiane tasowanie. Dokładnie. No nie jest to, chociaż trzeba liczyć na to, że ten, że w drugim wyścigu będzie sprawniej. Dokładnie. No ale widać, ta stawka się teraz rozjechała po, tym, po tej kolizji całej. O, kolejny tutaj błąd popełniają kierowcy. Widzę, że Douglas, Herta bardzo stracili na tempie, ale już praktycznie do nich dojechał, za to tam pierwsza trójka trzyma się blisko siebie, więc rozdzielili się tam z przodu. Zgadza się. Jeżeli Lew nie straci tego tempa, to może być na czwartym miejscu, albo nawet może będzie wyżej, jak tam w czołówce się porobi. No zobaczymy. Tak. W boksie jest 100, pamiętasz? Tak, 100. No ci do ale bo granicznika tu nie ma. Wiem, wiem, wiem. That was a 158.26. No i mamy 27 stopni temperaturę toru, więc dochodzimy do wartości poziomu tego, co w większości lig jest na starcie. No, a dopiero 8 rano dochodzi. O nie! Nie! No to już chyba koniec marzeń w ogóle, o czymkolwiek. Coś ty zrobił? Bo jak jest stop and go. Jo. To od razu po tym ten, wiesz, boks jest, jakby. Jo. No i mam 68 sekund damage'a rzekomo. O cholera. Do naprawy, ale to się jeszcze opony w to wliczają. A, no to, no jo. No bo pewnie nie liczą razem, tylko robią jakby oddzielnie, tak? To na długodystansowych jest. No. A więc dramat tego użytkownika. No niestety. Pozostaje jazda dla przyjemności. Dla panów. Dla jego. Nie no, no najwyżej się dam, znaczy pewnie się dam zdublować. Jo. Bo tutaj już, no jak oni do trzeciego sektoru już wjeżdżają. Jo, pierwszy. Ale tam jo, właśnie. Baumanis odskoczył już tam widzę. Tam 3 sekundy no tak, na tak. Ambrosio to walczy z kwiatem. Właśnie to, właśnie miałem to mówić. A tam to dobra, wyjeżdżam z boksa. Dobra. Blokowanie musi, bo i tak strata jest za duża, żeby to samo blokowanie wystarczyło. Nie no, to tam nie ma co. Jakby strata była mniejsza, to może jeszcze, ale na tym etapie to tak nie bardzo. I tak jest dobrze, że się trzymam na tym. Oj, teraz błąd. Szansa dla rywali z tyłu. Chociaż też może skorzystam na tym, że też nie wyszli jakoś cudownie z tego zakrętu. Ale dalej 7 pozycja. Prawda. To ja widzę tutaj obrona Częstochowy w wykonaniu Patryka. Trochę prawda.
no jak dojadę do siódmy, to akurat tutaj będę zadowolony z tego filmu. No tutaj ja, no. Ja? Jo. Pomyślę, że ten tor był oryginalnie jednym z pierwszych lewoskrętnych torów, ale gdy już przyszło Grand Prix, no to trzeba było zrobić na prawą stronę, bo jak to kierowcy z kontynentu twierdzili, oni nie przyzwyczajeni są do tak dużej liczby lewych zakrętów. Czyli wtedy pętla szła odwrotnie, czy była całkowicie no tutaj zmieniona nitka? No jak otwierali tor, to jechali w odwrotną stronę, no ale... Aha. Jak już przyszło F1, jak już pojawiło się w 55, no to zaczęli jeździć zgodnie z zegarem. Czyli tak jak chyba teraz jedziemy. Jak no przyszło co do czego, no to trzeba było zmienić. Jo. Tak, pierwsze Grand Prix w 55 roku, pierwsze zwycięstwo w karierze Sterlinga Mossa, jeszcze w Mercedesie, warto to pamiętać. Zresztą no to było dawno, to ja bym nie pamiętał. No ostatni Grand Prix to było w 1962 roku, wówczas wygrał Jim Clark. Później tam pamiętam chyba albo rok, albo dwa lata później tor był sprzedany, ale później tam jeszcze próbowali wrócić do organizacji F1 w roku 1966, no ale się nie udało. To by było na tyle. No ale wiadomo, że tutaj odbywają się wyścigi konne, które są jakby chlubą tego miejsca. No właśnie, pano to takich bram koniowych. Tak. Nie pamiętam dokładnie jak to nazywało, ale to jest chyba z angielskich wyścigów konnych chyba jedna z najważniejszych imprez. Zresztą na tym torze wyścigi takich, nie wiem, klasycznych aut czy po prostu jakichś pasjonatów, co się odbywają po dziś dzień. A więc historia, znaczy pamiętają tutaj piękną historię tego toru. Dokładnie. Tego miejsca raczej. No i tak to się jedzie, jeszcze 3,5 minuty do końca. No to dwa kółka. No na razie ta walka o P2 głównie się odbywa, jeżeli chodzi o tą czołówkę. Tam pozostali się trochę rozjechali. Chociaż o piąte tam jeszcze jest walka między Herbstą a Lebem. A Lebem właśnie. Leb gonił. Tak. I goni. Dalej. Tylko teraz Douglas, co tam był w tej grupce, odskoczył im. Zbliży się do walczącej grupki o drugie. A Giannis pamiętam, że wygrał wyścig na Rouen, także to nie będzie jego pierwszy zwycięstwo w tym sezonie. Ale te drugie też nie mam pewności, bo nie pamiętam wszystkich zwycięstw. Zobaczymy to pod koniec sezonu. Na podsumowaniu już tradycyjnym. Zgadzam się. No. A jeszcze chyba dwa kółka jeszcze widzę, że zostały. No i o dwa kółka i tego. I do domu, jak to się mówi. Jo. Oj! O, ale niefortunnie uderzyłem w bandę. Oj, cholera. W drugim zakręcie. Znaczy w ten murek, o. No jo. Dobra. Ale tutaj... dużo stracił przeze mnie. Dobra. Oj! Jeszcze mnie rozdupcył. Ja. Tak serio to... No ja, niech będzie, że on mnie. Dobra. No i teraz lepiej dzięki temu. Jest na pewniejszym miejscu numer 5. Ale tutaj jedzie Patryk Tutsmaster. Tak. A więc mój główny konkurent w klasyfikacji generalnej. Tutaj zastanawiam się, czy jakiś tutaj nieszczęsny zagrywek nie wprowadzić wobec jego. No, przekonamy się, jak tutaj sytuacja się ułoży. No ja nie Felipe Massa mnie podgryza. A teraz widzę tam duże Timo Glock atakuje Pereza. Czyli walczą, no. No walczą, walczą. Ma nic nie zagrożony, ale tutaj Herta duży błąd też. Razem to nie ja. Zepsułem. No jo, bo jest trochę przed tobą, no to trudno, żeby przesiemy. To zaraz może być czwarta pozycja dla Sebastiana Oleva.
Też ten kierowca idzie tutaj po Driver of the Day. Prawda. Może jeszcze zgarnie to czwarte miejsce, co biorąc pod uwagę sytuację i stratę, jaką miał, to byłaby jedna niespodzianka. Liczymy na jego. Dobra, no to last lap w takim razie. Oj, 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 ależ tutaj Felipe Nasr spychanie zrobił, no i nie wyprzedził dzięki temu. A więc nieczysta zagrywka moja. Za pośrednictwem. Właśnie, za pośrednictwem. Na Team Radio tutaj nielegalnym, ukrytym. Jeszcze tutaj Perez jest blisko, on raczej przed blokiem powinienem utrzymać, bo jest tam trochę przewagi. Dobra, przed Perezem się obroniłem, ale nas już niestety już niepowstrzymany odjeżdża. I mknie na pozycji 7. Tak. Ale dobra, jednak nie miałem racji, Glock już tuż za Perezem, także będzie jeszcze tam walka. No na zepnie, no, to 2 sekundy traci, no to tutaj może się jeszcze uda. Tutaj Daniel Kwiat cały czas na ogonie D'Ambrosio. Przez chwilę wydawało się, że Ko. A jak on ma na imię? Douglas. Douglas Ko. Będzie walczył. Tam będzie trzyosobowa walka P4, ale jednak teraz błąd popełnił. Na wyjeździe na najdłuższą prostą, no i się nie udało się. Oj, teraz ja z kolei słabe wyjście na prostą. Szansa dla Pereza na atak. Dla Glocka w sumie też, bo to prosta jest dość długa. No, nawet Perez nie czeka na prostą, tylko wyprzedził mnie już na wyjściu z zakrętu. Ale dziś temu mogę mieć tunel, także złapię na prostej. Czyli spadek pod koniec i Baumanis zwyciężył już. Dobra. No i ja dojeżdżam jako 7, ale jestem sklasyfikowany znacznie niżej. Jeszcze atak, ale nieudany i Glock w ostatnim momencie jeszcze zyskuje, także skończę na miejscu. No, jeszcze tam Mazepin próbuje, bo jest dużo szybszy, będzie po to finish. Dobra, zatrzymałem go. 10. Tak jest. Dobra, to nie było tak dobrze jak chciałem, ale coś tam utrzymałem. Także gratulujemy najlepszym. Gratulacje. Dobra, godzinę mamy 11, no to powiedzmy, że 11:30 będzie porą startową następnego wyścigu. Jeszcze zdjęcia. No i dobra, no to za chwilę drugi wyścig wtedy. No dobranoc, widzowie. Serwus.